Mój kolega od zawsze był wilkiem. Uczył mnie. Szkolił. Ja mam tą konwencję genewską. Gdzie? W dupie. Normalnie we mnie wbieg. MiG-29. Czy masz eventy? Masz te eventy i tak dalej. No tak, jakieś organizowane też przez właściciela serwera. Ale ta owsianka, 300 gramów owsianki zmieliłem. Teraz mnie gardło boli, muszę ją przełknąć. Ale ona na kamień. Za mało wody dałem. 300 gramów owsianki i 600 ml wody. Za mało. Chyba litr wody trzeba napieprzać. Masakra. Czy inne tego typu głównie zrobione pod napierniczanie się? Event na endzone. I wiele innych. Na lepszych rzeczach, miejscówkach masz na przykład mutanty zrespione. Ja, mutanty, naprawdę są takie rzeczy jeszcze. Jak kurde w Stalkerze. Więc nie ma tak lekko. No tak, super. Nie no, spoko sprawa to jest akurat. Przyjmuję postawę obronno-zaczepną, łuźwa, żeby mnie ktoś nie zdjął tego z więzienia. A ty oglądasz serial Prison Break? Nie. Raz sąsiedzi nam pod bazę przyszli, jak w troju NBC chcieliśmy na gaz zonę iść. To na dziurę dostali i uciekli. Myśleli, że zombie. Na dziurę. O! Zombie, a to zombie, dobra. Brawo jeden zombie pod spodem. Pod spodem. Brawo jeden wchodzę do na teren lotniska. Brawo jeden jestem w winklu. Mm-hmm. O nie, zaraz tu przybiegnie. Robię to po cichu. O nie, no skąd on wiedział? Wyczuł mnie. Z zapachem. A nie, ale głupi. O nie, jednak nie tak głupi. Ale mnie otukuje. Ale mnie otukuje. Dobra, udało się. O, słyszysz? Może do tego właśnie, co patrzymy na niego z połamanymi nogami. Tu, gdzie jakby stół z powyłamywanymi nogami, ale to okna, co nie? Rozbite. Wiesz, o co chodzi, co nie? Tak. Głupi się z głupim dogada zawsze. Znalazłem OPS-kę. Dziękuję najmocniej za donata, bardzo dziękuję. Piosaczka. Ja, Rebu. No ja cały się świecę w tym stroju bez kamzy, a tu wymiany ognia szły. Ja mówię, czekaj. Kurwa mać, się przebiorę tylko, przebrałem się, wyjechałem przed bazę, a ci już dyla dali do bazy. Wyjechaliśmy. O, zajmujemy budyneczek zajebisty, tu mogą być jakieś kontakty. Nie ma. Nieźle wymyśliłem, te okna są takie dosyć fajne. I widać ATC-ka stąd, górne okna oraz górny ten parawan. Ty, jakby coś mi mignęło w ATC, chociaż to jest niemal pewne, że tam ktoś jest. Jakie inne gry pykasz? Oprócz Daisy i Hu... Oj, nieładne. Aha, do Hoja. No niestety żadne na tą chwilę, bo to mi zajmuje już max jakby. Znaczy grałem też w ten... No gram też sporadycznie co drugi dzień godzinkę w ten... City of Hentai. To jest druga część bodajże. City of Hentai 2. To takie ten... Taki RPG. No jedyna prawilna gra Daisy, dokładnie. Tutaj co to jest? Kompensator. Jeszcze grałem w takie rozszerzenie. Też czasami sobie włączę, ale to rzadziej. Mam zainstalowane takie rozszerzenie Wiedźmina, to było chyba World of... kuźwa, nie zapomniałem. Milfgard, World of Milfgard. Ale tu pododawali jakieś budowy, tutaj jest tyle kątów. A ty masz jakąś siekierkę? Nie. Ja też nie właśnie. No dobra, będę się trzymał ciebie, żeby cię chronić, ale lasem będę szedł. Czyli nie będę stop. No, zobaczymy jak ten Blazik przetestuje go. Czy go poprawili, czy nie. Bo jak zawsze strzelał jak Panu Bogu w okno. Bo mi się wydawało... Czyli nie wydawało ci się, no? Jak jest ten budynek duży następny... Wiem o co chodzi, no. No. Wcześniej jak patrzyłem, drzwi były zamknięte na górze. Dobra. W tej chwili nie są. Dobra, to albo mogło ci się załadować, albo rzeczywiście ktoś otworzy. No nie, bo chyba nie, bo patrzyłem na lunecie, nie? To powinno się załadować. A to nie, to powinno się załadować, no tak. No to ktoś otworzył i będzie kampił, no nie wiem. Ja z lasu patrzę. Może się skusi, wyjdzie na górę, tylko pewnie będzie tańczył na górze, zamiast stać. Żeby tam się dostać, musiałbym po tej drabinie wchodzić. Chyba by było słyszane. Dobra, ja lutuję w lesie te takie... Tutaj, w wejściu do kopalni rudy. Tutaj, gdzie kopiec mieli, nie? Rudy. O, zajebi... A nie, mam to. Coś z netem jest nie tak. I jeszcze metro. A ja nie grałem, ale widziałem filmiki zajebiste. Zaobserwowałeś jakieś podejrzane ruchy? Nie. Ja tak, ale tylko nie podejrzane. Sprawdziłem z marihuana i nie możemy znaleźć tej gry City of Hentai. Nie, to wpiszcie sobie Hentai tylko, bo to chyba tak się znajdzie. To będzie chyba pierwsza tam od razu, co się wyświetli. Pokrywam na razie jeszcze ten budynek, co mówiłeś, ten największy. To za troll. Jaskiniowy. Musiałem zmniejszyć prędkość transmisji na 1000. Wyobraźcie sobie. Zapytajcie Bucjana, ile on ustawia prędkość wysyłania. 1000. Ja widzę małpę. Dobra,
Tak jest. Ale jest daleko. Azymut? SW. SWD? Dobra. SW. A, SWD biegnie, dobra. Czaję bazę. Trzeba uważać na dole. Daleko na lewo od samolotu. A nie, to ptak przeleciał. A, no to bardzo daleko. Pytanie, czy w pościg idziemy? Fajne te puzzle, kupię sobie. No dokładnie. Hentai, puzzle. Ja ostatnio... Ale szczelają. Ja ostatnio kupiłem sobie... Tylko ciulowy trochę ten bitrate ustawiłeś, bo pikseloza jest fest. Tak, ja właśnie mam bitrate 1000 kilobitów, nie? Bo taki mam internet. Mam internet prędkość wysyłania 3000 kilobitów, czyli 3 megabity. Ustawiłem przed chwilą na połowę 1500 i mi się ciała gra, nie? Pikseloza jest straszna, a może ustawię chociaż, żeby... Karta graficzna robiła co mogła, żeby zwalczać tą pikselową. Ale już więcej, no nic nie zrobię na tym cholernym internecie. Był u mnie serwisant i nie da się nic więcej zrobić z tego. Ja pierniczę. Jak się może przeprowadzę, bo ja zbieram na eksmisję ogólnie, dlatego jest taki cel. Bardzo dziękuję, Furia, że pomogłeś mi, dołożyłeś kolejną cegiełkę, a już dużo tych cegiełek dołożyłeś do pomocy z moją eksmisją. Bo niestety no, sprawa jest trochę smutna, że no mam nakaz, znaczy postanowienie, mają mnie eksmitować, ale na bruk nie mogą, więc szukają mi domu, bo mieszkania, bo jakiś sąsiad doniósł, że pędziłem bimber na mieszkaniu socjalnym, w którym mieszkam teraz. No i po prostu będą mnie eksmitować za to, nie? Kurwa. Właśnie moją... O, ale się strzelają. Moją piętą achillesową jest ten internet. Wyobraźcie sobie, gdybym miał jeszcze fajny internet, to by było super, nie? Można by streamować. A tak to streamuję, ale nic nie widać. Większość ludzi wychodzi od razu. Tylko gadka szmatka. No, gadką szmatką staram się nadrobić. A tak to, kurde, ten internet bym miał lepszy właśnie. Próbowałem z telefonu podłączyć, ale to jest niestabilny internet z telefonu. Bo on jest raz szybszy, raz wolniejszy. O kurwa. Nie, dobra, to drzewo. No i nie da się przez stabilność, właśnie brak stabilności tego internetu. O, lipka, no. Zombie biegają do Diego? Ty, do ciebie te zombie, mam nadzieję, biegają wszędzie. Albo one się stresują tymi strzałami, nie wiem. To ty strzelasz do zombie, tak? Tak. Dobra. Uważaj, bo tu jest dużo kątów możliwych. Ja nie pokryję wszystkiego. Ja tu idę tak, jakby nie było żadnych kątów. Tak, jakby śmierci nie było. A po ile ten bimber? Właśnie chodzi o to, że ja nie pędziłem bimbru. To są kłamstwa. I o to chodzi, on po prostu chciał mi zrobić na złość. 20 zł za butelkę. Ale widzę jak na tacy wszystko. Są tu trzy naboje, jakie wielkie. Ale wielkie. To bierz, to pewnie jest warty majątek. Jak 408 były warte 3 koła za jeden pocisk. Że normalnie to, normalnie jak nimi rzucisz, to mają takie obrażenia jak Blaze. 20 zł za litr. Nie, no nie pędziłem żadnego bimbra. Ani nie eksmitują mnie z mieszkania. Ale, ale rzeczywiście miesiąc, dwa i będziemy starać się kupić jakieś lokum, jakieś mieszkanie na kredyt oczywiście. No, no i będziemy, chcemy skorzystać z tej pomocy rządu. Mieszkanie 2%, bo podobno PiS da pomoc, nie? Ty, no ledwo, nie widzę, jak się położysz, to bym cię pominął, a teraz widzę, bo wynurzyłeś się, a teraz to absolutnie nie. Gdybym zbliżył i patrzył na ciebie, to bym zobaczył ruch, a teraz absolutnie zero. 0%. To ja tak kampiłem na myszkino, nie? Zajebiście. O, goście! Weszli do bazy, uważaj! Dwóch, skryj się gdzieś. Na początku? Do bazy. Tak, na początku biegną do ciebie jakby, no. Uważaj. Gdzie oni, kurwa, tak zasuwają? Biegają sobie po bazie. Ale się zrobiło. Dwóch, no. Ale wbiegli jak do siebie. O, kurwa, słysz. Dobra. A tam, dobra, są tam rzeczywiście. Do ciebie. O, biegną do ciebie, uważaj. Ale biegają. Strzały. Próbuję obserwować, gdy oni są w namiocie przed tobą. Biegnie, uważaj. Po ciebie, no. O, chyba ty go zabiłeś. Czemu ja z dwóch? Czemu jeszcze jeden tu jest? Pomagam. No. Nie dostał. Uuu, panie. On ma jakiś zajebisty gun. Uciekam. Nie trafiłem. Ginąłem, ale mnie zacięło, ty. On miał majtki w kolorze tęczy.